Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, ze SPOR, czyli z waszej ulubionej serii na moim kanale ostatnio. Bardzo mnie to cieszy, bo ja również bardzo lubię tą grę. I słuchajcie, taki mały czek obecności na odcinku. Każdy, kto lubi tą serię i ogląda ją zawsze, gdy wychodzi nowy odcinek, zostaw lajka pod filmem. Zobaczymy, ile nas jest, moi drodzy, może jakiś rekord łapek uda nam się zrobić. Bo naprawdę to jest bardzo popularna seria. Bardzo mi się to podoba. I słuchajcie, dzisiaj nie będziemy robić żadnych dodatkowych stworów. Dzisiaj zajmiemy się naszą kreatorią, czyli naszym jednorogiem. Gramy. Czytałem protipy pod ostatnim odcinkiem i pisaliście mi, żebym wziął parę rzeczy nowych do bydła, ponieważ daje to bardzo dużo jedzenia i żebym częściej zajmował się wyciąganiem jajek, bo ja w ogóle tego nie robię. Zapomniałem całkiem o tym, że można jajka wyciągać z naszego bydła. Dzisiaj się tym zajmiemy, moi drodzy. Dzisiaj weźmiemy sobie bydło, po prostu opustoszymy z jajków. Zobaczymy, jak nam to padnie. Co jeszcze przeczytałem? Przeczytałem również, że chcecie, abym pokazał wam w kolejnym odcinku zrobienia stworów, jakie stwory udało nam się zrobić na live, więc nie ma problemu, pokażę wam, jakie stwory stworzyliśmy na live i później przejdziemy do zwykłej rozgryweczki tam. No i dobra, zobaczmy, co tu się dzisiaj dzieje w tym naszym kochanym sporze, głośnym jak cholera swoją drogą. I właśnie słyszymy wiertarkę. No niestety będziecie mieli jakieś przebitki wiertarki, bo mój sąsiad stwierdził, od 2 miesięcy nie wiercił i nagle zaczął zwiercić, gdy zacząłem nagrywać odcinek. Ogólnie, słuchajcie, też jest taka sprawa, że nie ma live'ów ostatnio, ponieważ nie posiadam internetu. Tak, nie posiadam internetu, wszystkie filmy tak naprawdę rzucam u Admirosa, dlatego nie mam żadnych live'ów, filmy wychodzą tak, jak wychodzą. No niestety nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Dobra, mamy 3 rybaków, tak jak wcześniej ustaliliśmy. Weźmy sobie ciebie, kumpel, i weźmy ciebie jako topornika, bo raczej nie będziemy chcieli za bardzo się tu przejmować niczym. Kamienne topory, weź sobie, kumpel, toporek. Zaznaczamy nowe jednosteczki i w lewym górnym rogu, czy w prawym górnym, w którymś z górnych rogów będzie się pokazywać komunikat o tym, że nasza wioska jest atakowana. Muszę bardziej na to zwracać uwagę i tych opancerzonych spróbujemy sobie zabrać do bydła jakoś, ale to na spokojnie. Dobra, co tu mamy? Tu mamy naszą wioskę ukochanych Shreków. Sąsiad, jesteś naprawdę wredną osobą, wiesz? Jak można wiercić? W sobotę. Tak się nie robi. Dobra, słuchajcie, co to mam za wioskę? Oni nas nie lubią za bardzo. Czym wy jesteście? Pokaż mi się. Czy my z wami już walczyliśmy jakiś czas? Okej, okay, to są smoki moje. To są smoki, które też były tworzone na live. To są potworki z mojego live'a. Więc też bardzo spoko sprawę. Mogę wam pokazać, jak oni wyglądają z bliska. No takie sobie. Następny jakiś protip, który mi daliście, był taki. Dobra, bierzemy ich podpalacza. Następny protip był taki, słuchajcie, żeby zająć się od razu głównym budynkiem, a nie rozdrabniać się na wszystkie te pojedyncze. Dobra, robimy tu srogą bitkę. Robimy bomby podpalające. Gdzie jesteś, wodzów? Żeś nie trafił za bardzo. Nie, troszeczkę coś tam żeś trafił, ale w budynek walnęliśmy. Bardzo mi się to podoba. Nie za dużo, ale nadal. I wodę atakujmy. Wodzie, sobie atakuj to. Staw mu pułapkę. Ile nas tu jest? Ktoś zginął? Zginęło bardzo dużo. Dobra, wycofujemy się, bo dostaliśmy w pierdziel straszliwy. Nie spodziewałem się, że aż tak nas zniszczą. No, dostaliśmy srogi w pierdziel. Oj, nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Dostaliśmy naprawdę bardzo srogi w pierdziel. I oni będą się szybko mścić tutaj, ale na szczęście oni się tak szybko nie odbudowywują jak my. I tak, to jest wioska Shreka. My tu Shreka nie chcemy. Chcemy z Shrekiem gadać. To jest też jakaś wioska, to jest nasza wioska, tylko czemu ona jest taka mało rozbudowana? Myślałem, że mamy troszeczkę bardziej rozbudowaną wioskę. Okej, okay, skoro ty, toporniku, jeden przeżyłeś, to wejdź sobie tutaj. Co? Jest gigant elitarny! Trzeba będzie go tu też sklepać. Weź sobie jajeczka, kumpel. Zajm się tu jajeczkami, my tworzymy nowe jednostki, bo będą nam potrzebne teraz max, bo bardzo dużo straciliśmy jednostek. Straciliśmy praktycznie wszystkie jednostki, ja tu trochę wam zasłania, poczekajcie. Próbuję wam odsłonić, widzicie, straciliśmy bardzo dużo jednostek, więc... No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Bydła też nie mamy, więc bydło będzie trzeba załatwić w takim razie. No spokojnie. Dobra, dawaj, kolejna. Kolejna jednosteczka. Niech się przechodzi faza jajka. Trzeba naprawdę dużo teraz żarcia stracimy. No ale nic z tym nie zrobimy niestety. Tylko teraz tak, pytanie. Jak przejść, żeby ten opancerzony przyszedł na naszą stronę, żeby on był naszym bydłem?
Sprawdźmy. Na pewno będzie trzeba na nich być dobrymi. Przynieś podarunki mieszkańcom wioska pomarańczowy, wręcz podarunki mieszkańcom wioski wioska pomarańczowa, aby poprawić stosunki między wami, a następnie spróbuj zawrzeć z nimi sojusz. No w sumie mógłbym tak zrobić, że zanieść jakieś podaruneczki. Nas będziemy kombinować w takim razie, jak zanieść te podarunki. W sumie ty masz te pierdoły, nie? Żeby zawrzeć z nimi sojusz. Niepotrzebnie ich atakowałem, kurde, pomarańczowych, no ale cóż. Oni są tu. Dobra, podarunek. Dawaj, dajcie mi podarunek. Przyjmiecie? Przyjmijcie, na spokojnie, nie atakujcie nas. Nie atakujcie nas, my chcemy wam dać podarunek. Weź trochę żarcia. I daj im podarunek. No, przestań nas atakować. Chodźcie sobie, zrobimy z nimi sojusz, bo nie robiliśmy w ogóle sojuszy ostatnio. A dostajemy straszny wpierdziel od tych typów i fajnie by było, jakby się z nimi skumali, skoro są od nas silniejsi. Zawsze pamiętajcie, żeby się kumać ze silniejszymi jednostkami. Kamienne topory bierzemy. Nie, w sumie dla was będą bardziej potrzebne trombity, tak? Dokładnie, trombity. Dobra, co tu mamy dalej? Na pewno będą instrumenty dodatkowe potrzebne, więc planista plemienny. Pianista, a nie planista. Przez L. A tu ci zagwozdka. I mamy też dodatkowe opancerzenie. No ale spoczko, planista plemienny. Dobra. Teraz będziemy się też zajmować tym opancerzeniem w dzisiejszym odcinku. To będzie bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Postawimy sobie tutaj i wyśpiewamy delegację, słuchajcie, broń, pomoc zapochodnia i tak dalej. Na razie sobie to odpuścimy w dzisiejszym odcinku. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę po prostu tym, żeby te moje chłopaszki, weźcie sobie trąbki na przykład. Dobra, zbierzmy się wszyscy, chodźcie tutaj. Zobaczmy, ile nas jest. No nie mamy dużo żarcia, więc nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Dogadajmy się z nimi, zróbmy sobie z nimi sojusz. Oni, rybacy nasi, cały czas dzielnie pracują, niech sobie pracują, to się odsuniemy troszeczkę od nich. Spróbujmy pogadać z nimi, nafidujmy was, tylko zobaczmy. Nie wkurzajcie się, spokojnie, ja zaraz was wybiję, jak będziecie się tak wkurzać. Opancerzonych sobie weźmy i spróbujmy z nimi zawrzeć ich jako bydło. Wtedy nam się przyda więcej żarcia. Okej. Mamy bydlaka śmierdziela chyba, tak? Dobra, jest naszym bydlęciem. Do zagrody, ziomek. Okej, to jest naprawdę spoko sprawa. I on go teraz odprowadza. Dobra, to ty tego fiduj. Udało ci się udomowić przedstawiciela gatunku opancerzony. Okej, dobra, to spróbujmy udomowić teraz w takim razie kogoś innego. Dżemmę nie udomowimy, ale tu mamy jakiś fajnych ziomeczków. Może z wami się coś uda tutaj załatwić. Alfa Gazator. Spróbujmy sobie tego Alfa Gazatora w takim razie udomowić. Znoście jajka, chłopaki. Chociaż w sumie tą dżemmę mógłbym wziąć jakąś Alfa Dżemmę. Zobaczymy. Dobra, teraz potrzebujemy też bardzo dużo małych jednostek. Musimy zapełnić sobie jak najszybciej to nasze plemię. Udało ci się udomowić przedstawicielkę gatunku Grozator. Fajnie. Czyli mamy Grozatorów już. Fajnie, fajnie. Trzeba więcej żarcia zdobyć, to na pewno. Dobra, zobaczmy, kto jest wolny. Ty jesteś kumpel wolny? Gdzie ty jesteś? Dobra, jesteś już wolny. Zastrzeżone jeźdźców, atakują inne plemię. Okej. Topornicy. Dobra, trzeba się gotować w takim razie. Ty i ty. Bo oni będą nas atakować, coś mi się wydaje. Więc weźmy sobie wszyscy. Nie. Trombity, drogi. Topory, halo, tutaj. Topory. Kamienne topory wszyscy. Dobra, ty kumpel sobie odbierz tutaj gifta. Odbierz tego gifta i idziemy, bo oni tam będą atakowani, a my nie chcemy, żeby ktoś atakował innej wioski. I idą w naszą stronę. Idą zdecydowanie w naszą stronę. Bierzcie topory. Uzbrajamy się. Go atak. Nie. Go atak, atak. Nabijamy ich na pyrę. O nie, zabijają nam naszego bydlaka, śmierdziela. Nie podoba mi się to. I nasze bydło padnie za sekundę. A nie, trzyma się, opancerzony bardzo ładnie się trzyma, słuchajcie. Idzie naprawdę konkret. Dobra.
Ty kumpel, weź no się cofaj, wycofaj się z bitki, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, nie bij się, nie bij się. Nie bij się, żebyś ty przetrwał, bo ja nie chcę, żebyś mi zginął. Tego tutaj na jeźdźce jeszcze bierzemy. Dobra, chłopaki, sami zaczęliście z nami, nie ma problemu. Macie w piszczel w takim razie. Jesteście, aha, fioletowi, czyli ci, co tutaj są, 2 na 9 wioska. No to macie napierę od razu. Bierzemy, tworzymy jeszcze jednego małego. Chcieliście do nas zacząć, nie ma problemu, co zaraz dostaniecie napierę do końca. Dobra, przychodźcie sobie do ogniska tutaj, żeby się wyleczyć jak najszybciej. I bierzemy. Tego chłopaczka, co jest w fazie jajka, sobie wezmę na znoszenie. Na zbieranie jajek. To będzie, wydaje mi się, najlepsze wyjście. Wyleczcie się troszeczkę, wyleczcie się, chłopaki, no. Lecz się, Kamil. Aha, czyli ty musisz po prostu czekać, tak? Ale musisz zjeść. Boże, zapomniałem, wszystko nie jest ta faza. To niezły dęsy. Dobra, ej, słuchajcie, trzeba ich wybić, póki oni mają bardzo słabą wioskę. Przejdź sobie tutaj dookoła. O, i dostaliśmy podarunek, bardzo mnie to cieszy. To weź ten podarunek. Idź się posilić. Mhm, i oddaj go. Co ty robisz, Andrzej? Pięknie. Teraz się posil. Ciebie, kumpel, weźmiemy do jajkowania. Będziesz sobie jajka zbierał. Proszę bardzo, zbieraj sobie jajka. Posiliłeś się? Zajebiście. Ciebie. Bierzemy teraz. Idziemy robić odwet, słuchajcie. Tylko zaczęli tak strasznie, to zniszczą im wioskę. I planem jest, żeby tych mieszkańców spróbować udobruchać. Czym wy tu jesteście? Wy jesteście w miarę dobrze nastawieni. W miarę! Może się uda też was udobruchać. Przechodźcie, przechodźcie, nie zaczynajcie do nich. Skoro macie tak słabą wioskę, to ją niszczymy do końca. Siemaneczko, wodza sobie zostawili, no to macie na pyrach, goście. Jedyneczka, jedyneczka. Dobra, wódz deck i atakujemy wioskę. Lawendowy. Z tymi jajkami jest bardzo dobry interes teraz, z tego co widzę. Dobra, oni sobie to niszczą, a to był jeden ten chłopaszek, co nam jajka zbierał. Pokaż mi, ty sobie tracisz to, że z jajkami, ty sobie zbierasz, dobra, to nie ma problemu w takim razie. To sobie je zbieraj. I kurde, wziąłbym tego stwora, wielki tytan. Chyba ubijemy tego wielkiego stwora. Słuchajcie, weźmiemy, w niego wlecimy. No, wlatujemy w niego. W dupie, najwyżej dostaniemy w pyrę. Go! O, jest, wyciec. Ale on będzie wielce bił, nie? Atakujemy wielkiego tytana. Pięknie, dawać bitka. Ej, ale idzie, bez problemu go niszczymy. Patrzcie, on nam nic nie robi praktycznie, zajebiście. I like this. Ej, patrzcie, bez większego problemu, zniszczy nam troszeczkę tych mobków. Ale tak, to nic takiego. Dobra, wodzu. Bez problemu powinniśmy go pokonać. Troszeczkę jednostek stracimy, ale to nic. Nie denerwujcie się, chłopaki, nie atakujcie nas. Wielki tytan leży! Bierzemy, rozkładamy go na część. Jak rypnął pierdzielony! Jak pierdzielną na ziemię! Leży i kwiczy. Pięknie, teraz go rozbieramy na części pierwsze, guys. Ciebie, poproszę, rozbieramy go. Troimy go na części pierwsze. No, go. Dobra, zbieracie coś tam, bardzo mnie to cieszy. Dobra, fajnie. Rozbierzcie go całego, będzie od cholery mięsa z tego. Kalkulatoratet, słuchajcie. I teraz będziemy musieli zrobić sobie tak. Bierzemy sobie dodatkowe jednosteczki, więc bardzo fajna sprawa. Robimy sobie dwie dodatkowe jednosteczki. Czekamy, aż one urosną i robimy je na trąbę, na trąbacze ich robimy, słuchajcie. Ten jeden sobie cały czas jajeczka zbiera, I like this. Zbierasz te jajeczka?
Pumpel. No i zbierać jajka. Ale żarcie będzie bieli. O Jezus, tego tytana wielkiego będzie naprawdę od cholery żarcia. Z tych jajek ile jest? Też sporo chyba, z tego co mi wiadomo. Zablokowali się troszeczkę głąby. Weźmy się cofnij. Ustaw się w kolejce czy coś. O, dobra, pięknie. Oddałeś. I like this. Oni sobie tam rozbierają tego wielkiego. A wiecie, co jest fajne? Że opancerzony, który jest mniejszy, jest przez nas stamowany tytan. A ten wielki, który miał być wielki, naprawdę był wielki. Zajebiście się złożyło, słuchajcie. Zazwyczaj się tak nie składa, niestety. Ale tym razem się udało. Więc bardzo w porządku. Tu mamy jakąś zniszczoną wioskę. To jest przez nas też rozwalona. Dobra, wynosicie cały czas to żarcie, czy ten tytan? Tego tytana to będziecie rozbierać dwa lata jakieś. Pumpel. Pokaż nam się, jesteś rozbierany cały czas. Co tu mamy? Taki krater jest, ale to chyba nic takiego. Dobra, to rozbierajcie jeszcze tego tytana i sobie zobaczę, co tam u naszych kumpli, z którymi docelowo mamy się spiknąć. I dlaczego ta wioska przeżyła? My jej nie rozwaliliśmy do końca? Właśnie sobie uświadomiłem, że nie rozwaliliśmy tej wioski do końca. No problemo, no problemo, dobra. Atak jeszcze raz. Atak jeszcze raz, dobra kumpel. Guys. Robimy sobie tak, ciebie i ciebie, tylko potrzebuję tych dwóch. Tamta reszta niech sobie zbiera z żarcie z tego, a wy idźcie tak. Ty i ty, i ty. Gdzie jesteście? Chodźcie tutaj do mnie. Wyjdźcie po topory. Tamte chłopaki sobie dadzą radę. Wujeczka będzie chodzić po ten. Ty i ty. Gdzie jesteście? Dobra. I wy będziecie zbierać żarcie z tytana. Zakładając, że ten tytan jeszcze jest. Dobra, wy sobie zbieracie tutaj żarcie. Pięknie. Ty i ty. Gdzie wy jesteście? Czemu nie wzięliście jeszcze toporów? Co to są za opierdzielaństwo jest tu? A, musicie naprawić budynek. Dobra, rozumiem. Zebraliście? Pięknie. Pyk, 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 pyk. Nie wiem, jak mógłbym być tak głupi, żeby nie rozwalić tej wioski. Musiałem tego nie zauważyć. Okej, okay, spoczko. Dobra, atak frontalny. Atakujemy wodza. Jeszcze raz. Wioska różowa oporuje twojemu plemieniu podarunek. Kliknij koszyk, aby przyjąć prezent. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. To tak, ty sobie rybaku mój, ty kochany. Gdzie jest ten ziomek od koszyka? Idzie koszyk, idzie koszyk. Do wodza wysłali, żeby mi kocyk przyszedł. Nie, dobra, tu jest koszyk. Hello guys. Dziękuję bardzo. Różowy, bardzo spoko wioska, bardzo spoko. Trochę słabawa, ale bardzo spoko. Wy tam się klepiecie już? Że klepiecie się, nie? Ale to raczej nie mają z wami najmniejszej szansy. Dobra, go, główny budynek. A, jeszcze tu jest, został jeden. To zabicie do gnojka, topornika. Dobra, topornik leży, he's out. Atakujemy wiochę teraz. Całą wiochę burzymy. I próbujemy się dostać teraz do pomarańczowych, żeby się z nimi dogadać. Więc weźmiemy sobie całą orkiestrę świątecznej pomocy. I lecimy na nie. Tylko najpierw zniszczymy tą wioskę. Ale idzie bardzo ładnie. Słuchajcie, już trochę wgrałem mniej więcej w ten tryb i wiem, o co chodzi. Bardzo mi się to podoba. Wow, nie to chciałem zrobić. O, coś tam stworzył, jakiegoś gówniaka. Ale sorry, it's too late. Koniec wioski kolejny. Kolejne sprzęty odblokowane, też będziemy musieli się w końcu tym sprzętem zająć. Ale to powiedzmy, mieliśmy się w tym odcinku zająć, cholera. Dobra, kolejny totem wylądował u nas, bardzo mnie to cieszy. Myk. I teraz tak, skoro tą wioskę rozwaliliśmy, to chodźcie sobie chłopaki tutaj. Podejdźmy sobie w to miejsce, w to eleganckie miejsce. I zrobimy tak. Bydło tutaj mamy. Czy ktoś z tego bydła korzysta w ogóle? Tak, wy jecie w ogóle aktualnie. Daj mi się jajkami, ziomek. Ty sobie kumplu weź na przykład trąbitę. Jesteś rybakiem, który nie łowi ryb. Czy się opierdzielasz, innymi słowy.
Ja nie lubię, jak się ktoś opierdziela, wiesz, bardzo nie lubię. A i skończyło się tu żar. Nie, jest. Łowimy ryby elegancko. Chodź tutaj łowić ryby. Ty i ty i ty. Wszyscy łowić ryby. Go. Tutaj, do łowienia ryb. Pięknie. Ty, kumpel, aktualnie nic nie robisz, bo ty byłeś po jajka, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, ty chodzisz cały czas z tymi jajkami. Ty, ty, ty. Bardziej ty. Ty jesteś mi potrzebny. Idź się wyleczyć, kumpel. I teraz tak, patrzymy. Mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Siedmiu, okej, okay, czyli weźmy sobie tak. Ty, kumpel, gdzie jesteś? Idź sobie po trąbitę. Ty, kumpel. Idziesz sobie, nie kamienny topór, to ci się nie przyda. Drewniane rogi. Ty idziesz sobie zjeść coś na początek. Pięknie, zjesz coś tam? Coś tam opierdzieliłeś, przynajmniej się starałeś. Dobra, opierdzieliłeś, I like this. Teraz tak, czy mamy kogoś z rogiem? Wodzu, ty też coś musisz zjeść. To idź wodzu coś zjeść. Zbieraj drewnianego roga. Nie, poroga, poroga, poroga idź, ziomek. Przerób się na rogi, pięknie. Wydarzy ci się przerób na rogi. I ciebie, ziomek, weźmiemy na marakasy. Ciebie. I ciebie weźmiemy na marakasy. Dobra, to ty sobie możesz wziąć na trąbitę, drewniany róg. Dobra, trąbita, trąbita, to weź sobie trąbitę. Poczko, nasz wodzu zjadł. Raz. Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy całą orkiestrę świątecznej pomocy. That's what I like. Dobra, to nie tutaj. Musimy iść bardziej w tę stronę. Więc sobie przejdźmy tak boczkiem. Cała orkiestra jest zebrana. I like this, I like this. Idziemy sobie w tę stronę. Cześć chłopaki. Jesteśmy tutaj sojusznicy. Spokojnie. My jesteśmy friendly. Friendly zone. Hello, hello. Hello. Damy radę z wami, chłopaki. Trąbeczki, proszę. Damy radę. Ej, halo, co to miało oznaczać? Siódemeczka? Przecież wszystko zrobiliśmy tak, jak chcieliście. Za małe pierdzenięcie mamy. Dobrze, zagadajmy do was jeszcze raz, chłopaki. Będziemy musieli chyba dobrać troszeczkę rybaków, przedobrzyć na muzyków. Dobra, wy lubicie bardzo trąbki. Spoko, poko, 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 poko. Mamy jeszcze trzy. Okej, spoczko. Weźmy sobie tak, zostańcie tutaj. Ty weź sobie dodatkowego drewnianego roga, kumpel. Odnieś te jajeczka. Pięknie. Teraz weź sobie roga. I dojdź tutaj do nich. Teraz tak, jednego rybaka weźmiemy sobie na... Weźmiemy sobie na marakasy. Jeden rybakos na marakasos. Ty bierzesz sobie drewnianego roga. A ty bierzesz trąbitę. I teraz powinna być gitara siema. Dobra, idziemy całą wielką delegacją. Widzę, że z głodą mi trochę zdychacie. Ale to nic. A, całe plemię mogę sobie zaznaczyć. Widziałem, że tam jest taki... Nie widziałem, że tam jest taki napis. I idziemy wam zaśpiewać, chłopaki. Co wy na to? Dobra, podejdźmy sobie to na spokojnie. Pięknie się. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje. No nie, no nie mamy kto zaatakować. To mam dwóch sprzymierzeńców, to jest jedna rozwalona wioska i tak dalej, więc... Easy peasy. You guys here? Wszyscy się zebrali już? Te plemię? 3, 6, 9, 10, 11, 12.
Pięknie, pięknie, pięknie. Nie ma, że głód. Nie ma, że głód. Idziemy tańczyć. Teraz sobie wrócisz po głód. Najwyżej zdechniesz. Trudno się mówi. Ja was potrzebuję. Tutaj jedno. Formację ułożyć. Ustawiani wszyscy? Szukasz miejsca. Dobra, kumpel. Ustawiony. Pięknie. Zrąbałem. Nie będę miał dziesiątki. Jest! Udało się. Dobra. Zaraz nam jeden gościu padnie. Dziesiąteczka. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko. Bo gościu mi z głodu umrze. Ustawiać się, ustawiać się. Szybko, 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 bo nam kumpel z głodu umiera. Pięknie. Pięknie! Dobro. Mamy nowych sojuszników, zajebiście. A teraz tak, ty. Dobra, to zaraz. Nowi sojusznicy, zajebiście i tak dalej, I like this. I to mamy dosyć silnych sojuszników, oni to już nie są leszcze. Więc bardzo spoko. Kolejny totem skakuje na góreczkę. Pęk! Jeszcze tylko dwie wioski będziemy musieli zrobić i wydaje mi się, że będziemy przechodzić do następnej fazy. Więc zajebiście, to już jest faza Twoje plemię włada niepodzielnie. Gdy uznasz, że porą ucywilizować, kliknij przycisk przejścia do następnej fazy. Okejka. Kliknij tutaj, aby założyć pierwsze miasto. Gra przełącza się do fabryki, aby można było zaprojektować ratusz i pojazdy twojej nowej cywilizacji. O cholera! Crazy shit. Dobra, wy guys idziecie sobie tutaj coś zjeść w takim razie. A ja będę się z wami, moi drodzy, żegnał. Pamiętajcie o taktycznej łapie w górę. Tak jak mówiłem, dzisiaj sprawdzamy sobie obecność pod tym odcinkiem. Kto bardzo lubi tą serię, to zostawia tradycyjnie łapę w górę. I to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby pisać mi protipy. Ja zawsze przed początkiem odcinka sprawdzam sobie takie protipy. Teraz może do następnego odcinka nie będę mógł mieć takiej dużej informacji, bo jak mówię, nie mam od tygodnia internetu i muszę to jakoś na zapas nagrywać troszeczkę. Będę próbował pierwszy odcinek cywilizacyjny zagrać samemu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. No i słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Buziaczki, pa, pa.